Cześć, dzisiaj zajmiemy się przedłużeniem tego paluszka. Wstępnie przygotowałem już na nim bazę i zajmiemy się teraz formą. Wyrywam jajeczko w ten sposób, żeby na całej formie pozostał nadal papier. Pozwoli mi to na wygodną aplikację bez efektu klejenia się do rękawiczek. Nożyczki, jakie używam, to 9214. Świetnie nadają się właśnie do podcięcia form. Przykładam formę i sprawdzam, co mi tutaj w niej nie pasuje. Ewidentnie już na pierwszy rzut oka widać, że dziurki robią się po boku paznokcia. Więc tą długość przenoszę i wycinam na środku formy. Po docięciu teraz będę uwalniać opuszki, czyli rozcinam takie skrzydełka po bokach. Tak wygląda wstępnie podcięta forma. Przykładamy i jak widać pasuje jak ulał, więc możemy brać ją za przyklejanie. Podkładamy formę, sklejamy ją delikatnie i tak jak widzicie na filmiku, etapami doklejam formę tak, żeby pięknie i równo wyglądała na własnokciu. Bardzo ważne jest również poddarcie formy w górę lub w dół, w zależności od tego, jaki kształt chcemy uzyskać. Ściskam delikatnie czubek formy, żeby zwęzić kształt paznokcia i tak przygotowaną formę możemy nakładać żel. Pędzel, jakiego używam, to zaokrąglona czwórka, a żel to cover gel. Nakładam kulkę żelu na szablon, rozprowadzam go od jednego do drugiego boku oraz nakładam taką warstwę łączącą z naturalnym paznokciem. Żel ma właściwości samopoziomujące, ale jak widzicie bardzo wygodnie się nim pracuje, ponieważ jest on cieczą inteligentną, która pomaga nam w pracy. Właściwości samopoziomujące sprawią, że warstwa się delikatnie rozmyje i będzie przyjemniejsza w piłowaniu. Warto też wspomnieć o kolorze. Jest to idealny, dopasowany cover do naturalnych płytek paznokcia. Wycieram nadmiar, żeby nie mieć potem więcej pracy z piłowaniem. I tak wstępnie prezentuje się nasz szkielet. A tak prezentuje się paznokieć po utwardzeniu. Delikatnie ściągamy formę. Możemy już w tym momencie opracować szkielet i później nałożyć delikatną nadbudowę. Paznokieć został tak przedłużony, żeby nie odznaczać się od reszty paznokci naturalnych. I na sam koniec efekt już w kolorze. Jest to kolor 201 czarny, oczywiście pokryty topem No Wipe Perunem. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić komentarza i lajka.